Mateusz Meketyszyn to jest gość dnia, a jest dzisiaj z nami w studio pani Teresa Leszko, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Sokołowsku w gminie Mieroszów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani dyrektor, pani szkoła ma za patrona Janusza Korczaka. Dobiega końca rok korczakowski w Polsce. Jak świętowaliście ten jubileusz? Rok Janusza Korczaka świętowaliśmy już od końca roku 2011, ponieważ Rzecznik Praw Dziecka zainicjował te działania pod hasłem Nie ma dzieci, są ludzie. I w naszej placówce dzieci układały hasła do tego roku, robiły wystrój, gazetki, zapoznawały się z sylwetką Korczaka. Oglądaliśmy filmy. Biblioteczka zgromadziła nowe pozycje. Współpracujemy z Korczakianum w Warszawie. Jesteśmy w kręgu dolnośląskim szkół korczakowskich i szkół placówek korczakowskich. Działamy również w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Janusza Korczaka. Ja jestem w komisji rewizyjnej tego stowarzyszenia. Podjęliśmy wiele działań, które promowaliśmy na stronie internetowej placówki. Działania te były objęte patronatem Rzecznika Praw Dziecka, a honorowym patronatem objęła pani Anna Komorowska. Pani prezydentowa. Tak, pani prezydentowa. No właśnie, szkoły korczakowskie, o których pani wspomina. Tutaj na naszym regionie nie ma ich zbyt wiele. Mamy w Wałbrzychu gimnazjum imienia Janusza Korczaka, ale czym się wasza szkoła w maleńkim Sokołowsku różni od tej wałbrzyskiej, która również ma Korczaka jako patrona? My należymy do Polskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka i realizujemy zadania, które są zapisane w ogólnopolskim planie szkół i placówek korczakowskich w całej Polsce i nie tylko, bo jest też Międzynarodowe Stowarzyszenie Janusza Korczaka. W 2006 roku byliśmy organizatorami Wigilii Korczakowskiej na 140 osób. To była Wigilia, w której uczestniczyli Czesi, nasi przyjaciele z Mezimestii, również z Fundacji Dom Pokoju, pan Skubisz z Belgii. Także mieliśmy prawosławnych gości i były dzieci z całej Polski, z opiekunami oczywiście. W takich wigiliach uczestniczymy rokrocznie. Byliśmy na takiej wigilii w Sokółce, w Pawłowiczkach. Wigilie takie łączą dzieci. Łączą dzieci w Czeladzi, jeszcze była taka wigilia. Ile jest szkół korczakowskich w Polsce? W Polsce szkół i placówek korczakowskich jest około 400, ponad 400, natomiast na Dolnym Śląsku 30. Dlaczego się zdecydowaliście akurat na obranie tego szlachetnego doktora jako swojego patrona? Ideą pedagogiki korczakowskiej jest szacunek i podmiotowość dziecka. Dziecko jest dorosłe, to znaczy jest człowiekiem od urodzenia i w naszej placówce dajemy możliwość bycia człowiekiem dziecku. Dziecko realizuje swoje marzenia, ma prawo wyboru, ma prawo do błędu, ma prawo do decydowania o tym, co się dzieje w placówce. Dlatego też korzysta ze wszystkiego, co się dzieje i my zawsze robimy tak, że dzieci współuczestniczą w układaniu planów, w tym, co się będzie działo, czy na zakończenie roku, czy w czasie ferii, w czasie wakacji, również nie tylko w ciągu roku. Pracujemy metodą projektu, to oczywiście dała nam możliwość Unia Europejska, ale wcześniej również pracowaliśmy metodą projektu, wykonywaliśmy projekty ekologiczne. Pani dyrektor, Sokołowsko to jest mała, malownicza miejscowość. Jak się kieruje szkołą właśnie w takiej miejscowości, w której wszyscy się znają, w której wszyscy mają jakąś wspólną historię? Tutaj musi być i jest współpraca rodziców, otoczenia, dzieci, nauczycieli,
I to musi współgrać. I dowodem tego, że to wszystko współgra, są wyniki ewaluacji zewnętrznej, którą przeprowadziło kuratorium w kwietniu, w maju naszej placówce. Naszym widzom to nic nie powie. Ewaluacja Ale raport można przeczytać. Zewnętrzna brzmi bardzo poważnie. Tak, bo to jest raport, który jest na stronach internetowych kuratorium i jest poziom bardzo wysoki. Są stwierdzenia, że szkoła daje możliwość rozwoju, to co jest najważniejsze, bo do tego służą placówki oświatowe. Dziecko może się wykazać, może rozwinąć swoje zainteresowania, dziecko jest bezpieczne, dziecko zasługuje na szacunek i na bardzo dobre traktowanie, no i to się robi. Współpracujemy ze wszystkim, z otoczeniem współpracujemy. Pozyskujemy fundusze, wszystkie działania, które są w miejscowości, no nie wiem, które by było takie, które by było bez szkoły, bez dzieci, bez rodziców, Rady Sołeckiej, u nas jest sołtys. I to są działania, które łączą. To są działania, które powodują, że ta miejscowość jest nasza, że to są nasze wspólne działania i ponieważ nasze, to je bardziej szanujemy. Pani jest mieszkanką Sokołowska od dziecka? Nie, ja przyjechałam w 1980 roku do Sokołowska. I od razu się pani zakochała w tej miejscowości? To znaczy, nie tak od razu. Nie tak od razu, bo musiałam po prostu pokonać sprawę dojazdu. Wiadomo, że kiedyś nie było samochodów, autobusy przepełnione, ale kiedy dzieci rosły, to widziałam, że to jest wspaniałe miejsce do wychowania dzieci. Dzieci w Sokołowsku wszystkie jeżdżą na nartach, realizują działania ekologiczne, wychodzą z domu i mają zieloną szkołę. W sumie nie muszą wyjeżdżać gdzieś dalej, chociaż uczestniczą w wielu, wielu wycieczkach. Jak pani przyjęła właśnie te tragiczne dla Sokołowska wydarzenia, takie jak spłonięcie dawnego sanatorium Grunwald, czyli zabytkowego sanatorium doktora Bremera, znanego również pod tą nazwą, ale także pozytywne, to co się wydarzyło pozytywnego, na przykład to, że się osiedliła w Sokołowsku Fundacja In Situ, to, że się odbywa właśnie festiwal imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Czy pani widzi nadzieję dla swojej małej gminy? To znaczy, jest takie powiedzenie, co nas nie zniszczy, to nas wzmocni. I tu akurat się sprawdziło. Fundacja In Situ została tak jakby zainicjowana Sokołowskiem przez pana Michała Bogudzkiego, który takim dobrym duchem był. I sprowadzenie się tej fundacji pani Bożeny Biskupskiej, pana Zygmunta Rytkę, to jest wielkim dobrodziejstwem dla miejscowości, ponieważ odbudowywany jest Grunwald, odbudowana została Różanka, dom aktora, kino. Jesteśmy w Polsce miejscowością wiejską, która ma kino. Są dwie wsie, które mają w Polsce kino. To, że dzieci nasze, In Situ współpracuje ze szkołą, dzieci uczestniczą w projektach, wszyscy jesteśmy reżyserami, uczestniczą też pośrednio w takich wielkich wydarzeniach, jak właśnie konteksty, czy w festiwalu Kieślowskiego. Dzieci znają twórczość Kieślowskiego, spotykają się z aktorami, którzy przyjeżdżają, z reżyserami, są wolontariuszami w trakcie festiwalu, co jest wspaniałe, bo to też ważne jest, żeby dzieci wiedziały, że nie są odrzucane, że na równi z dorosłymi mogą coś zorganizować, są bardzo przydatne i cieszą się, że uczestniczą w tym festiwalu, a to ta działalność ściąga ogromne rzesze ludzi. Kupują mieszkania, działki, budują się. No i to, że jest bardzo dobry dojazd z Wałbrzycha, bardzo dobrą powiatową drogą, to jest też wielka rzecz, że bez świateł, bez żadnych kolizji w ciągu 20 minut dojeżdżamy do miejscowości, w której jest, tak jak się to kiedyś mówiło, jak szkoła miała kościół, prawda, szkołę, no i karczmę, tak? Mamy piękną kawiarenkę. To właściwie jest miejscowość, która się może rozwijać, a tu my jeszcze na dodatek mamy kino. No i bardzo, bardzo dużo jest takich pozytywnych osób, które właśnie, jak powiedziałam, kupiły mieszkania, to są artyści. Towarzystwo Przyjaciół Sokołowska działa prężnie. Tak, ja to chciałem zapytać o to, bo Sokołowsko miało kiedyś opinię śląskiego Davos,
charakteryzuje się piękną architekturą, dzisiaj w wielu miejscach niestety zniszczoną, ale też bogatą historią. Czy w szkole pani, którą pani kieruje, ta wiedza regionalna, ta wiedza o historii miasta, kiedyś miasta, dzisiaj niestety sołectwa, jest wykładana uczniom? Czy dzieci mają możliwość zapoznania się z tym miejscem właśnie z perspektywy historycznej? Czy jest im uzmysławiane, jakie to jest ważne miejsce dla ich życia? Tak, w takiej szkole, w takim zespole szkolno-przedszkolnym to mamy dwa oddziały przedszkolne i 6 klas szkoły podstawowej, ale to nie tylko są zajęcia, lecz również są zajęcia pozalekcyjne. I Towarzystwo Rozwoju Sokołowska piękną ścieżkę historyczną zorganizowało. Dzieci biorą udział na lekcji historii właśnie na tej ścieżce historycznej. Na budynkach są piękne tablice i można się dowiedzieć, co się kiedyś mieściło w tej miejscowości. Ściśle współpracujemy z sanatoriami dolnośląskimi. Wykonujemy na przykład takie prace konkursowe, jak Sokołowsko dawniej i dziś. Dzieci muszą poszperać w internecie, w książkach, w kronikach szkoły, jak to drzewiej bywało. Muszą się dowiedzieć, kto był, jak było. Kim była hrabina Maria von Koroff, kim był doktor Bremer. Biorą udział właśnie w takich działaniach, które wymuszają przez zabawę, przez działanie w terenie do zdobywania wiedzy. Jak ja obserwuję to, co się dzieje w Sokołowsku, bo ja też ogromną sympatią darzę waszą miejscowość, obserwuję to, co się dzieje, mam wrażenie, że gmina Mieroszów nie sprzyja wam, nie kładzie nacisku na Sokołowsko i nie zdaje sobie sprawy, że to mogłaby być perła. Czy pani ma podobne odczucia? To znaczy, rozumiem, że niezręcznie krytykować, bo jesteście jednostką gminną, ale... To znaczy burmistrz Mieroszowa w roku Janusza Korczaka zorganizował wszelkie działania i one były skuteczne. Powstał nowy plac zabaw z wykładziną bezpieczną. To jest projekt Radosna Szkoła. Burmistrz wspiera nasze działania ekologiczne. Jednak burmistrz jest władzą wykonawczą, prawda? Natomiast władzą ustawodawczą są radni. Radni. I myślę, że radni powinni troszkę łaskawszym okiem spojrzeć na Sokołowsko, na to, co się dzieje, ponieważ wszyscy ludzie z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, powodują rozwój tego Sokołowska. Powodują to, że promowane ono jest. Niespotykane jest to, że w tak małej miejscowości spotkać można aktorów, Kasię Figurę na ulicy. Tak, albo aktora Jerzego Sztura, czy reżysera Wierzbicki, Łoziński, Petrycki, czy na przykład pana Preissnera. Prawda? Także to jest niespotykane. No i sam fakt, że w gminie, jeżeli jest jakiś przetarg na działki, na mieszkania, to w Sokołowsku od razu one są zbywane, od razu znajduje się właściciel. Także na pewno duże miejsce pracy, jakim są sanatoria dolnośląskie, to też jest miejscowość, która zasługuje na wsparcie, bo jest tak, że jak coś dobrego, to się wspiera. Przecież z Sokołowska pochodzą sportowcy bardzo ważni, którzy są w kadrze biatlonu, biegacze. Nasi uczniowie zapaśnikami Kwitowie byli, prawda? Sindrewicz wyciska ciężary. Obecnie dziewczyny, które są jeszcze w gimnazjum. Czyli macie wszystko. Macie sport, tak. Macie kulturę, macie zabytki, ekologię, macie piękną przyrodę. Tak, tak. Tylko właśnie przychylniejsze spojrzenie radnych Mieroszowa przydałoby się, bo nie ukrywam, że bez przedszkola, bez szkoły miejscowość umiera, a szkoda by było odstraszyć inwestorów, którzy niewątpliwie się pojawią. Czas nas goni. Czy Sokołowsko to jest pani miejsce na ziemi? Czy tam chce pani tak, spędzić wybudowałam swoją dom. Starość? Wybudowałam dom ekologiczny bardzo i z ogrzewaniem na pompę ciepła, także naprawdę jest to moje miejsce. Inaczej chyba bym się wyprowadziła. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Naszym gościem była dzisiaj pani Teresa Leszko, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Janusza Korczaka w Sokołowsku, a my zapraszamy do odwiedzania tej pięknej, malowniczej miejscowości w gminie Mieroszów, niedaleko Wałbrzycha. Zapraszam również do oglądania Gościa Dnia. Do widzenia. Zapraszam bardzo serdecznie.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.